Witamy Was bardzo serdecznie. Marek Malas-Wysocki i Maciej Gawlik. Oczywiście Planszolandia, gry planszowe na wideo. Witamy Was po raz kolejny w 2018 roku po debiucie z grą Wyspa Kwitnącej Wiśni. Dzisiaj chcielibyśmy Wam przedstawić grę trochę większego formatu. W trochę znacznie innym klimacie, bym powiedział. Tak jest. Przechodzimy z Japonii do Ameryki Południowej. Tak jest. Maćku, to odkryjmy karty, co byśmy chcieli dzisiaj Wam pokazać. Dzisiaj będziemy recenzować grę Altiplano Rainera Stockhausena. Tego autora pewnie dobrze znacie, a to dzięki, myślę, że... Czeskim wioskom? No nie, myślę, że nie. Czeskie wioski jeszcze tak na marginesie chyba będą po polsku, aczkolwiek myślę, że ten autor jest znany wszystkim oczywiście przez grę Orleans, która została wydana także po polsku przez wydawnictwo Baldar. No oczywiście gra została wydana z dodatkami. Tą grę lubimy, tylko podpowiemy, że w zasadzie Altiplano, tą grę, którą dzisiaj będziemy recenzować, jest duchowym spadkobiercą tej gry. Ma, można powiedzieć, taką samą mechanikę, czyli bug building. Klimat jest zupełnie inny, ale myślę, że podczas tego materiału na pewno nie unikniemy porównań, bo gry, można powiedzieć, są z jednej strony podobne, ale zupełnie inne. Altiplano, Maćku, dwa słowa na temat tej pozycji. Tak, w Altiplano wcielamy się w mieszkańców tytułowego płaskowyżu Altiplano w Ameryce Południowej, gdzie jako mieszkańcy, bywalcy tamtych rejonów będziemy próbować się wzbogacić poprzez wydobywanie rudy, hodowanie alpak, łowienie ryb w jeziorze Titicaca, bądź innych, jakby to powiedzieć, dróg związanych z przyrodą i wykorzystywaniem jej. No, wszystko to ładnie brzmi. Generalnie udajemy się do Ameryki Południowej, między Boliwią a Peru. No, już sama okładka alpaka pokazuje, że będą takie klimaty. Czy te klimaty będą wyczuwalne w grze? O tym dowiecie się później. No cóż, gra daje nam możliwość rozgrywki od 2 do 5 graczy. 12+, myślę, że niekoniecznie tutaj aż tak trzeba takiego wieku, bo myślę, że zasady nie są aż takie trudne. Podstawa nie jest. Tak. No i oczywiście rozgrywka. No, ta rozgrywka, bym powiedział, ona jest... No, na pudełku mamy 2 godziny, myślę, że... Te początkowe rozgrywki oczywiście mogą być trochę dłuższe. Bo poznajecie grę, nie wiecie, w którym kierunku iść. Ale jak już tak myślę, że zagracie kilka razy, to śmiało w 2 godzinach możecie się z pełną rozgrywką zmieścić. No i Maćku, pokażemy Wam teraz, jaka jest generalnie mechanika tej gry i jak to formalnie wygląda. Później postaramy się tę grę ocenić. I powiedzmy, jak wygląda mechanika. To tak, może zacznijmy od setupu. Każdy gracz dostaje swoją planszetkę akcji, w której to będziemy planować i rozdysponować swoimi żetonami. Pasek dotyczący punktowania na koniec rozgrywki. Swój własny mały pojemniczek na żetony. Następnie dostanie też i planszetkę magazynu, która będzie punktowała też na koniec gry. Worek. No i woreczek, w którym będzie trzymał swoje żetony. Po tym, jak wszystkie te elementy zostaną rozdystrybuowane, następnie gracze będą, czy to losowo, czy to draftowo, będą wybierać swoje role, które będą charakteryzowały ich początkowy start. Tak. Jakie żetony będą posiadać, jakie dodatkowe umiejętności będą mieć w porównaniu do innych graczy. Tak jest. Na początku mamy takich 7 do wyboru. W tym wypadku te pierwsze rozgrywki możecie losować. Później, jak już znacie grę, zobaczycie, że faktycznie te postacie są zróżnicowane. Można wyłożyć je wszystkie na stół. I oczywiście, począwszy od ostatniego gracza, ten gracz wybiera określoną postać. Ona daje mu takie żetony startowe i daje mu dodatkową akcję do tej planszetki. No, trzeba jeszcze dodać, że oczywiście każdy z graczy ma takiego mipla, który będzie się poruszał po lokacjach. Mamy 7 różnych lokacji. Te lokacje dowolnie rozkładamy na planszy i tak naprawdę możemy startować na początku gry. Na każdej, jakby to powiedzieć, planszetce lokacji będziemy mieć żetony, które będą określały limit,
oraz karty, które później... Tak, oczywiście, no troszeczkę jest tutaj układania. Każda lokacja posiada liczbę żetonów. Mamy tam jasną instrukcję, w zależności od rozgrywki 2-, 3-, 4- czy 5-osobowej musimy odliczyć określoną liczbę żetonów i tam położyć karty. Kładziemy oczywiście wszystkie karty. Te karty w każdej chwili gracz może sobie wziąć pulę i wybrać kartę, którą będzie chciał uzyskać. Też na początku gry każdy dostaje 3 karty misji. Z tych 3 kart wybiera sobie jedną, którą będzie mógł wykonać, 2 pozostałe odrzucamy. No i tak w zasadzie przygotowany setup. Oczywiście w pierwszej rundzie tego naszego mipla większego będziemy mogli położyć na dowolną lokalizację, tak zacząć od dowolnej lokalizacji. Jeszcze dodam tylko, że są takie no, kosteczki, które jakby mówią nam o tym, o wózku. Mamy jeden wózek, który daje nam możliwość poruszania się do 3 lokacji, czyli możemy dojść na początku w zasadzie wszędzie. I to jest tyle, że mamy, wyłożymy wszystko na stół, jesteśmy przygotowani do tego, żeby zacząć rozgrywkę. To jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, to pierwszy gracz oczywiście dostaje piękną alpakę, która będzie charakteryzowała jego, że będzie graczem rozpoczynającym. I teraz tak, wszyscy gracze jednocześnie będą ciągnąć żetony ze swoich woreczków do limitu, którego posiadają na polu drogi. Tak, na początku każdy z graczy dostaje 4 surowce, zazwyczaj 4 surowce, tam plus jeszcze monety, więc w tym wypadku no, nie ma takiej potrzeby, żeby ciągnąć wszystko, dokładamy na naszą planszę. Na naszej planszy jest możliwość nawet wyciągnięcia 8 takich, ale zaczynamy z limitem 4, więc te 4 żetony musimy wyciągnąć i jakby druga faza to jest faza planowania. Faza planowania. W fazie planowania gracze swoje wyciągnięte żetony, czy to już żetony z poprzednich rund, będą rozdysponowywać tak między lokacje tak naprawdę, które będą chcieli aktywować w następnej rundzie. I teraz tak, jeżeli żeton został już położony na lokacji, która ma odpowiedni symbol, to już go nie może przełożyć, jednak jeżeli nie ma tam nadrukowanego symbolu, to może je dowolnie przełożyć. Tak, no jeżeli znacie tą mechanizm Orleans, on jest w zasadzie taki sam, czyli obstawiamy określone pole, układamy 1-2 żetony, żeby wykonać określony efekt. Jeżeli obstawimy, wykonamy tą akcję planowania wszyscy, wykonujemy akcję, oczywiście każdy gracz po kolei wykonuje po jednej akcji, przekazujemy akcję dalej, nazwijmy to w ten sposób. I żeby wykonać, żeby aktywować daną obstawioną akcję, musisz być swoim człowiekiem w danej lokacji. Jeżeli obstawiłeś akcję targu, to musisz być człowiekiem w akcji targu. Możesz, zanim wykonasz akcję, możesz tam się przesunąć. Oczywiście daje tutaj możliwości, takie może być tutaj wózek. Pierwszy wózek daje nam możliwość posunięcia się o 3, ale trzeba zapłacić oczywiście, za każde kolejne trzeba zapłacić jedzeniem. No i jeżeli wykonamy... Ten kolejny wózek pozwala ruszyć się tak, tylko jeden, niestety. No, tu jest troszeczkę mała zmiana, bo wygląda to w ten sposób, że każdy gracz dostaje taki mały pojemniczek w kolorze gracza i jeżeli wykonuje akcję, czy nie wrzuca tego do woreczka, wrzuca to do swojego pudełka w tym wypadku. To jest jedna z wielu różnic między Orleans a Dokładnie. Dodajmy, że te lokacje mają różne efekty. Na tych lokacjach możemy dokonać różnych wymian. Możemy tam zyskiwać karty budynków, karty łodzi, które dają nam surowce, których nie mamy. Możemy dzięki tym lokacjom zapełniać nasz magazyn. No, dokonywać całą masę wymian. Możemy także kupować rozszerzenia, tak, które będą pozwalały wykonywać dodatkowe akcje związane z poszczególnymi, jakby to powiedzieć, lokacjami, czyli rozszerzamy swój wachlarz możliwości. Tutaj odwołujemy się do Orleans. Jeżeli graliście w Orleans, to też można było kupować dodatkowe płytki, które dawały dodatkowe budynki. Tak, budynki dawały dodatkowe akcje. Tu mamy takie rozszerzenia, czyli które też dają nam możliwość dokupienia dodatkowych akcji, czyli dodatkowych wymian. No i w zasadzie, jeżeli gracze wykonali te akcje, obstawili te akcje, no alpakę przekazujemy graczowi dalej. Tak. No i w zasadzie jest taka czwarta. Powtarzamy wszystkie. Czwarta faza, czyli taka przygotowanie, nazwijmy to w ten sposób. Jeżeli nie kupiliśmy żadnego budynku, to odrzucamy, który jest najtańszy. Jeżeli kupiliśmy, musimy wszystkie zrzucić na dół, dorzucić kolejny, następny. Wózki, jeżeli ruszaliśmy się, te wózki muszą wrócić na żetony, takie kosteczki wózków na swoją stronę. No i w zasadzie przekazujemy alpakę. No i ten schemat jest powtarzalny. Tu jest ten istotny element, który pojawił się w stosunku do Orleans, że jeżeli ciągniemy
dociągamy żetony z woreczka i załóżmy, brakuje nam, mamy dociąg 6, nie wiem, wyciągnęliśmy 4, no to dopiero wtedy uzupełniamy z naszego pojemnika pozostałe żetony i dopiero dociągamy, więc w każdym momencie gry możemy oczywiście spojrzeć do tego z woreczka, zobaczyć, co mamy w pojemniku, co mamy w woreczku, zweryfikować, także ten element tak jakby pojawił się zupełnie nowy. I tak odbywa się kilkanaście rund. Gra do momentu, w którym albo zostanie jedna lokacja zostanie całkowicie wykorzystana, czyli wszystkie żetony oraz karty wyczerpią się, bądź w momencie, w którym wyczerpie się stos rozszerzeń, czyli budynków. Znaczy, to nie są budynki, rozszerzeń. To akcje, no, można powiedzieć, takie dodatkowe. Rozszerzeń, w którym to nie będziemy mogli uzupełnić już toru. I wtedy ta runda już będzie ostatnia. I przejdziemy do punktowania. I teraz tak, punktujemy bezpośrednio za surowce. Nie wszystkie surowce oczywiście się punktują. Na przykład jedzenie czy drewno, jedzenie czy ryby nie punktują, jednak drewno, kakao bądź kamień punktują już. I teraz tak, punktujemy za surowce pierwszego stopnia, drugiego, trzeciego, czwartego. Potem punktujemy za każde łodzie, bo każda łódź, którą wybudujemy, są dodatkowe punkty. Potem za bonusy związane z budynkiem, ponieważ budynki pozwalają nam punktować więcej za dodatkowe punkty za konkretne surowce, czyli na przykład jeżeli będziemy mieć budynek, który punktuje nam na przykład za ryby, to będziemy mieć punkty z ryb w tym wypadku. Następnie będziemy punktować za same poszczególne budynki, czyli 4 punkty za każdy budynek. Potem za spełnione zlecenia, które będziemy bierać z rynku, czyli w momencie, w którym będziemy kupować zlecenia, będziemy mogli je spełniać, czyli wysyłać tam swoje żetony i te żetony nie będą punktować, jednak samo zlecenie będzie punktowało, jeżeli będzie spełnione. Te żetony są mocno punktujące, bo tam są od 8 punktów bodajże w górę. 11, 12. Tak, dokładnie. I dodatkową kukurydzę wtedy zdobywać. Potem będziemy punktować za wypełnione półki w naszym magazynie. Każda półka może być wypełniona jednym typem, jakby to powiedzieć, surowca czy tam dobra, nie licząc żywności. I w tym momencie na przykład każda wypełniona półka ma odpowiednią punktację przydzieloną do siebie. Maksymalnie 20 punktów. Maksymalnie 20 punktów. Oczywiście możemy na przykład jeszcze wypełniać te półki kukurydzą, którą będziemy dostawać w trakcie rozgrywki, czy to z drogi, czy to ze zleceń. Tak jest. Oczywiście możemy dopełniać te półki albo mieć całą półkę kukurydzy, ale to jeszcze jakiś szczegół. Na końcu będziemy punktować nasz spełniony cel. Czyli tą naszą kartę misji i tak naprawdę gracz, który będzie miał najwięcej tych punktów, formalnie wygrywa. Widzicie, żeby było łatwiej, to oczywiście mamy kalendarzyk, żeby to wszystko kontrolować. Kontrolujemy graczy, podliczamy gracza po graczu, więc łatwiej to wszystko zweryfikować. Słuchajcie, no tak wygląda rozgrywka. Ona jest schematyczna. Mamy tutaj 4 fazy, kilkanaście rund. Jeżeli gracze przejdą taką pierwszą rundę, czyli dociąganie, obstawianie, uzupełnianie tego woreczka z tego naszego pudełeczka, nazwijmy to, i obstawianie akcji, kupowanie, czyli przejdą te mniej więcej akcje i jeszcze skorelują to wszystko z ruchem i będą wiedzieli jak, to tak naprawdę... To gra, trochę sporo elementów jak na początku. To gra, myślę, że będą wiedzieli o co chodzi. Tych rund jest mimo to wszystko wtedy będą wiedzieli o co chodzi. Kilkanaście, tak. Więc tak na sprawę my pierwszą zrywkę, przyznasz, graliśmy też po masku. Wiedzieliśmy co mamy robić, ale nie wiedzieliśmy w którym kierunku. No i słuchajcie, tak wygląda mechanika gry, tak wygląda mniej więcej instrukcja. Tak, no i teraz pozwolicie, że no, będziemy podsumowali temat. No, do tej pory ja podsumowałem to według tych 9 aspektów gry. Nie będziemy się tego wiernie trzymali, aczkolwiek staramy się tutaj mniej więcej trzymać tego schematu, bo on oddaje najlepiej ocenę. Wszystkie elementy. Tak, no niekoniecznie. No Maćku, jak Ci się podoba Altiplano? Ładna, kolorowa, lekka, jakby to powiedzieć, jednakże nic specjalnego, jak to tak by powiedzieć. Walor estetyczny. Patrzę na to, że to jest ładna, kolorowa gra. Jakby to powiedzieć, oprócz okładki czy tej alpaki, to tak naprawdę nic więcej. Znaczy ja powiem szczerze, że kupiłem tę grę dzięki tylko i wyłącznie alpaka. Alpaka mnie urzekła. Oczywiście te klimaty, kolory boliwijsko-peruwiańskie, czyli ten duże, intensywne kolory, tak naprawdę one są na każdym, w każdym elemencie. No to są solidne plansze, dużo żetoników. Generalnie no, gra jest spójna pod tym względem. No, jedni stwierdzą, że to jest kicz, ta okładka. Ja uważam, że no, sama alpaka
No to jest gadżet, bo to jest gra z pierwszego gracza. No, gra jest dobrze wykonana przede wszystkim. Jeżeli chodzi o symbole, tak, to jest wszystko czytelne, nie musimy tłumaczyć, wszystko jest powiązane ze sobą. Elementy są zrobione z grubej z grubego kartonu, nie będą się wycierać za bardzo. No, klimat zupełnie inny od Orleans. Poziom wykonania jest właśnie na poziomie Orleans. Tak jest. No, czyli jeżeli chodzi o jakby technologię, to tak naprawdę tutaj no, wykonanie jest bardzo dobre. Jeżeli chodzi o ten dobór kolorów, nazwijmy to, jest kwestia dyskusyjna. No i tu jest w klimacie boliwijsko-peruwiańskim, więc te kolory, sami rozumiecie. No tutaj ten autor, czy tam grafik chciał jakby wejść w ten klimat, więc tu jest tak no, przesycone tą Ameryką Południową. No i tutaj wchodzimy w tematykę. Maćku, czy ty wyczuwasz ten klimat po prostu ciężko Ameryki powiedzieć. Południowej? Myślę, że to jest dosyć oryginalny klimat, jeżeli chodzi o samą tematykę gier. Za wielu gier w klimacie kodowania RPG nie spotkałem. No, grałem w Machu Picchu. Machu Picchu, okej. Okay. Ja nie grałem, nie miałem okazji jeszcze, ale myślę sobie, że tak naprawdę można byłoby tę tematykę wymienić na kosmos i by tak samo się dobrze z ten. Prawda jest taka, że jeżeli szukacie takiego klimatu, jeżeli słyszycie, o jest Ameryka Południowa, będzie też fajnego, tu kompletnie, zupełnie oczywiście graficznie graficznie jest to spięte, mamy tu alpaki, mamy tu wełnę, mamy tu różne tam budynki, łodzie. Ale to tak na dobrą sprawę, to tylko jest taka klamra, która no, ma ten temat spiąć. Klimatu tu nie ma nic, no nie powiem, że to jest taki suchar, ale faktycznie więcej klimatu zdecydowanie było w Orleans. Tam to średniowiecze się wyczuwało, rycerze. Po podróż, po miasta. Było zupełnie inny. Tam był taki klimat. Ciut więcej klimatu. Nie za wiele. Klimat wyczuwalny tutaj tak naprawdę, ta alpakownia, my ją nazywamy tak. Czyli jeżeli szukacie tu klimatu, to tutaj takie, to jest bardziej suchszy temat niż klimatyczna gra. No, jeżeli chodzi o poziom trudności, ja muszę powiedzieć, że mi zdecydowanie łatwiej tłumaczy się Altiplano. Tłumaczyć może. Zasady są takie bardziej klarowne, mówimy co, jak, tłumaczymy setup, to co powiedzieliśmy wam w kilka minut. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o sam poziom trudności, to uważam, że Altiplano jest zdecydowanie grą o większych wyborach niż Orleans. O większym progu wejścia tak naprawdę. Tak. Jeżeli chodzi o samo, jakby to powiedzieć, wyczucie mechaniki, wyczucie punktowania, to jednak w Orleans myślę, że też trzeba było zagrać tą pierwszą partyjkę, jednak tutaj jest znacznie wolniej to idzie. Przesuwaliśmy się po torach, wiedzieliśmy, że tak naprawdę mamy tutaj pewne przewagi, wiedzieliśmy, że no jakoś tak mniej więcej... A tutaj tego nie było tak widać do końca. A tutaj od początku mówimy, że no, jak będziesz miał więcej punktów, to wygrasz, tak? Ale jak, gdzie, w co iść, czy wziąć budynki, czy wziąć łodzie, czy szkło, czy od razu iść w szkło, czy kamienie, czy więcej żetonów dociągać. No i oczywiście ta korelacja z tymi akcjami, tak? Musimy mieć więcej żetonów, musimy mieć więcej akcji. Jednak próbujemy, żeby ten worku nie było za dużo tych żetonów, więc kwestia tego, żeby to wszystko wypośrodkować. Ale myślę sobie, że jednak jeżeli chodzi o czytelność zasad i czytelność akcji, jednak Orleans było znacznie lepsze, ponieważ na swojej planszetce mieliśmy rozpisane wszystkie akcje tak naprawdę i wiedzieliśmy, w co idziemy. Tak? I gdzie swoich ludzi, czy to swoich smugusów wysyłamy. A tutaj tak naprawdę, czy chcę, żeby te pola były na tą akcję, czy jednak na tamtą akcję? Tu jest ta mała zmiana z tym pojemniczkiem, tak? Że w tym wypadku ten pojemniczek daje nam taki wentyl bezpieczeństwa, bo no, sam wiesz, że w Orleans, jeżeli grzebałeś w tym woreczku, czasami okazało się, że miałeś tych żetonów, że mogłeś czegoś nie wyciągnąć. No tak, to losowość znacznie, powiedzmy sobie, że poprawiona jest względem tego woreczka i tego dociągania tych żetonów jest poprawiona. Poprawiona w Altiplano, przepraszam. Mówiliśmy chyba o tym, ale to przypomnę, że jeżeli faktycznie dociągamy z woreczka. Tak, to mówiliśmy. To w tym wypadku tutaj dopiero uzupełniamy, więc to jest taki element, który dosyć jest istotny. To takim wentylem to jest bez bezpieczeństwa, jeżeli mieliśmy za dużo tych żetonów, tam rzucaliśmy do jednego, do ratusza, tak, te żetony, zyskaliśmy jakieś bonusy. Tu mamy z kolei magazyn, więc jeżeli mamy czegoś za dużo, coś tam tak no, ciąży, to możemy to automatycznie wyrzucać na dodatkowe punkty do magazynu. Magazyn jest dosyć, jakby to powiedzieć, mało interakcyjną typem wyrzucania żetonów, tak? Tutaj nie mamy tego samego co w Orleans. Jednak, inaczej, tak. Mhm.
Jednak bym powiedział sobie te 2 do 5 osób, jeżeli chodzi o skalowalność, to u mnie w tym wypadku bym powiedział, że takim punktem dosyć miłym i przyjemnym jest 3 osoby. Może 4, jeżeli wszyscy dobrze znają zasady, jednak przy 5, znaczy przynajmniej z moich doświadczeń to wynika, że dosyć chaos wchodzi w się, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę. Dlaczego tak jest? Dlatego tak jest, że tak naprawdę mamy te fazy, one są generalnie proste, tak? Mamy fazę planowania, ale w zasadzie ciągniemy, czy dociągnięcia tych żetonów, dociągamy, no to tak naprawdę jest bardzo prosto. Faza planowania. I faza planowania polega na tym, że no, te wszystkie osoby muszą zaplanować, żebyśmy mogli zacząć akcję. Ale to jest tak, że niby wszyscy zaplanowali, ale nie, jeszcze coś zmieni. I tam coś zawsze ktoś jeden się odciąga i jest więcej graczy, no to w tym momencie ta faza się przeciąga. Jeżeli mamy fazę akcji, no to też zaczynamy od pierwszego gracza, ale teraz pytanie, czy mam najpierw się ruszyć, czy najpierw wykonać akcję, czy aktywować, czy wykonać 2 razy aktywację, raz się ruszyć. I też ktoś jest, kto opóźnia. Więc sytuacja jest taka, że ta 2-3 osoby. To jest, ta gra jest taka bardziej zwarta, płynna, a przy 5 graczach ona się, no, może nie powiem, że rozłazi, ale tak naprawdę no, jest taki trochę większy chaos, trzeba to wszystko pilnować faktycznie, ale też oczywiście, jeżeli może ze względu na to, że na początku graliśmy w 5 osób, a dopiero później zaczęliśmy grać w mniejszą liczbę składów, może jakbyśmy teraz zaczęli w większą, by to lepiej szło. Jednak myślę sobie, że jednak dosyć przyjemnie i szybko ta gra szła w przypadku 3 osób. Że tak naprawdę, jak zagraliśmy sobie w 3 osoby pierwszy raz, to już się skończyło? Nie, no to faktycznie, znaczy skaluje się gra, tak naprawdę no, ona mechanicznie działa we wszystkich wariantach dobrze, bo to tak naprawdę liczba żetonów, no tylko się różni czym? Liczbą dobieranych żetonów. Te żetony oczywiście się kończą w pewnym momencie, ale czy od 2 czy do 5 tych żetonów jest zupełnie inna liczba i tyle w tym wypadku, tak? Nie ma jakiejś tam mechaniki, nie ma jakiegoś ograniczenia, że za dobro 5 graczy zajmujemy jedną planszę, czy tam. Nie ma takich rzeczy, tak? Więc w tym wypadku tylko zależy od graczy, czy to jest taka dyscyplina i jak to formalnie wygląda. No Maćku, no graliśmy kilka razy i tak na sprawę te wartości punktowe były zbliżone. Tam różnica 5-6 punktów na punktacji, czyli były różne strategie. To jest tak naprawdę jeden dom. To jest jeden dom, to są tak naprawdę 2 żetony, czyli prawie, że nic. Dwa razy co? 3 punktuje ruda, tak? Czy tam obrączki, tak? No tak naprawdę nie ma tutaj większego, no, ta grywalność, te wybór tych strategii, ja grałem za każdym razem inaczej, raz grałem w zlecenia, raz grałem na łodzie, raz szedłem w surowce. Więc tak naprawdę zupełnie i okazuje się, że te punktacje były no, równie wysokie i no, nie zawsze mi się udawało wygrać. Ale generalnie no, grywalność jest spora. Potwierdzam, jeżeli chodzi porównując tak Orleans i Altiplano, powiedziałbym, że tutaj może jesteśmy w Altiplano w przypadku tych ról, jesteśmy bardziej ukierunkowani na konkretne, jakby to powiedzieć, strategie. Gdzie w Orleans tak naprawdę wyszło bardziej organicznie ze względu na to, co dobieraliśmy, co mogliśmy w tych danych akcjach i co było dostępne, to tutaj jesteśmy bardziej pchani w konkretną stronę, jednakże mamy możliwości tak naprawdę naprawienia, bo i tak w którymś momencie dany surowiec się zawsze skończy, więc musimy mieć strategię alternatywną, żeby móc punktować też gdzie w inny sposób. No właśnie. Nigdy tak. Nie wygramy tak jakby robiąc jedną rzecz w Altiplano. Nie było takiej możliwości raczej. Jedyny zarzut, który miał do tej gry, który się pojawił w tym wypadku, tutaj Maciek mówił o tych wyborze tych postaci, tak naprawdę na początku my tylko do tej pory nie draftowaliśmy, tylko wybieraliśmy losowo. I można też, jak już znacie grę, można je draftować i położyć wszystkie na stół, od ostatniego gracza wybierać postacie, ale faktycznie jedyny zarzut, który mam, że te postacie jakby dają nam surowce początkowe, ukierunkowują nas troszeczkę i z drugiej strony jeden gracz dostaje rybę, która jest warta 0, niekoniecznie ona mu jest na początku potrzebna, a drugi dostaje kamień, który jest warty 2 już na początku i daje mu możliwości, żeby załóżmy jeden, który mu otwiera możliwość do tego, żeby no, raz rozwijał się szybciej na drodze, daje mu możliwość uzyskania rudy. Jednak ta ryba wymaga więcej roboty w porównaniu do kamienia. Tak, ja wiem, że powiedzieć. Tak naprawdę te postacie są na tyle różnicujące, że z jednej strony dostajemy coś, co jest warte, z drugiej strony dostajemy coś, co no, daje nam inne możliwości, bo daje nam możliwości poruszania się, czy daje nam możliwości zmiany, ale no, tak to formalnie wygląda. No, te postacie troszeczkę, moim zdaniem, powinno być ich więcej, to wtedy byłaby no, jakby taka
startowo gracze powinni zaczynać w tym samym miejscu. Tak jak to było w Orleans. Tak jak to było w Orleans. Tak mi się wydaje, że tutaj faktycznie. No pamiętasz tą pierwszą rozrywkę, którą graliśmy z takim człowiekiem, który. No nie wiem, no, był niedzielny trochę. Wydaje mi się, że nie był aż taki obeznany, a dostał górnika, chyba to się nazywa. I tak naprawdę poszedł mocno w kamienie, później te kamienie zmieniał na rudę. No znalazł sobie, faktycznie dokupił dwa domy i te rozszerzenia, które faktycznie no, ten silniczek mu tak działał, że no po prostu wygrał. Ale to jednak nie mam aż takich doświadczeń, nie mam 20 partii, żeby to potwierdzić albo obalić, ale mam takie skryte obawy. Wrażenie, takie obawy, że tutaj ten element może być jakiś taki. Myślę, że nie ma. Ja bym powiedział, że trzeba tak naprawdę każda, jak to mówiłem, każda postać w inną strategię. Jeżeli się nie obadała daną strategię, to można nie było widzieć po prostu drogi, w której można było pracować, na jakie rozszerzenie czekać, na co. Tak budować, no, co wysyłać na zlecenia, co wysyłać do tego, to wszystko może zależy. Może to być pewna schematyczność, bo faktycznie jest tak, że na początku pewnych surowców nie dostajemy, chociażby kakao. Tak, nie ma. Kakao jest dobrym takim elementem do wymiany, daje nam dobry start, ale te kakao wchodzi gdzieś tam, nie wiem, w drugiej, w trzeciej, w czwartej ewentualnie rundzie, tak? I teraz może być tak, że gracz już będzie znał te zasady, zagra 14 razy czy 15 i będzie wiedział, że o, teraz będzie wchodziło kakao i przygotuje sobie pieniądze do tego, żeby te kakao kupić. No tak, może tak być, może tak być, są tacy gracze, może tak być. Jakaś tu schematyczność może być, ale z drugiej strony to jest tak, że on będzie czekał na te kakao, a inni wszyscy pozostali gracze już dawno będą gdzieś tam budowali sobie ten silniczek, więc to jest taka sytuacja, że tutaj można naprawdę iść w różne kierunki. No tak, nie można tak naprawdę obstawiać nigdy, że coś wyjdzie w danej rundzie, bo jest ta pula, która się zmienia jednak. I oczywiście te surowce, które wydaje nam się, że już witamy się z gąską, już mamy silnik. Czegoś tam braknie. Nie w tej dolni. Tak, bo okazuje się, że surowce szybko się skończyły i no niestety musimy przejść na inny wariant i tak to formalnie wygląda. Z tymi kartami jest podobnie, znaczy to karty bierzemy do ręki i wybieramy sobie tą kartę dla nas najlepszą i okazuje się, że ktoś tam coś zbierał, możemy po prostu, no ktoś tam to zabiera. No to jest element taki, że trzeba, jakby to powiedzieć, wyceniać ryzyko. Tak. Czy ktoś naprawdę puluje na to, czy po prostu weźmie ze względu na to, że nie ma innych opcji, tak? Jeżeli widzimy, że na przykład ktoś ma wystarczająco pieniędzy, żeby kupić rozszerzenie i stoi na przykład na targu, to wiem, że na pewno ja w dwóch rundach nie kupię tam, tak, bo on kupi co w przyszłej rundzie, tak? Tutaj kwestia taka, no to jest taka kwestia ogrania tej gry, tak no naprawdę. To jest, tak, no to jest powiedział dużo więcej, moim zdaniem, dużo więcej decyzji do podjęcia w stosunku do Orleans, bo raz, że musimy zaplanować, skorelować to z ruchem, i tak naprawdę wykonać to wszystko i zaplanować jeszcze to, co będzie nam w następnej rundzie, no bo tak mamy jakieś żetony w woreczku, albo będziemy mieli żetony w woreczku i też no, jest więcej zdecydowanie decyzji, które są dosyć istotne, tak możemy sobie no, co najmniej na dwie rundy planować, tak, bo w każdym momencie możemy spojrzeć do woreczka, zobaczyć, co tam ewentualnie będzie, co potrzebujemy, czy... A co możemy przechodzić na przykład na następne rundy, czy to jedzenie na przykład na wózki, czy w innych polach, żeby nam na przykład nie śmieciło naszym woreczku. Dokładnie. Maćku, no to tak no, graliśmy w obydwie gry, w Orleans, no chyba tak samo, też sporo graliśmy. Która gra ci się bardziej podoba? Czy byś, jak masz Orleans, czy byś chciał kupić Altiplano i czy w ogóle uważasz, że to, nie wiem, wydawanie pieniędzy, że Altiplano jest grą wtórną? No, dwa słowa od ciebie. Szczerze mówiąc, to pytanie, jakbym miał Orleans, czy bym chciał Altiplano, myślę, że bym został, ja osobiście bym został przy Orleans i bym kupował dodatki do Orleans, ponieważ mi się Orleans bardzo podoba. Jeżeli chodzi o ten klimat, o tą przejrzystość rozgrywki ogólnie i tą łatwość wejścia tak naprawdę nowego gracza, że tak naprawdę w drugiej rozgrywce już może ktoś grać w pełni, tak? A gdzie na 100%, a gdzie w Altiplano to jeszcze tak nie do końca, bo te strategie nie są badane. Tak. Jeżeli chodzi o to, czy jakbym szukał czegoś cięższego i coś może na dłuższą metę, to może Altiplano byłoby lepszym wyborem. Jeżeli bym na przykład nie miał dodatków do Orleans, to może bym wtedy chciał tą grę w innym klimacie i trochę więcej strategii pod względem samego mikromanagementu, tak? Czy chcę się ruszyć, raz, czy dwa, czy chcę wykonać akcję, czy tutaj najpierw zrobię to. To jest kwestia taka
daje więcej możliwości pod tym względem. Znaczy, tak, autor ten sam, a generalnie wydaje mi się, że no, mechanika ta sama, bug building, ale generalnie to są dwie różne gry. I faktycznie moim zdaniem, jeżeli Altiplano jest taka bardziej wymagająca, tak? Ona ma więcej decyzji, ma więcej tych rzeczy do zaplanowania, do pomyślenia i tak naprawdę no, ci gracze. Wydaje mi się, że jest bardziej wymagająca, ale z drugiej strony no, łatwiej wytłumaczyć. Ona ma takie, no, nazwijmy to drugie dno, gdzie tak naprawdę my graliśmy pierwszą partię i dopiero po pierwszej partii to mogłem iść tu, mogłem wziąć tą kartę, mogłem zrobić to. Tak naprawdę poznaliśmy, zobaczyliśmy, jakie tu są możliwości, co trzeba zrobić, bo jak ci mówią, zdobywaj punkty, to no, tu masz tyle możliwości zdobywania punktów, że ciężko jest zweryfikować, czy weźmiesz 5 szklanek, czy weźmiesz jeden kontrakt, czy tam dwa kontrakty, czy te zlecenia, to tak naprawdę no, trzeba to równoważyć i weryfikować, co jest lepsze i podczas gry no, zweryfikować, tak naprawdę patrzeć, czy są surowce, patrzeć na innych graczy, co robią. No tak naprawdę to ta interakcja, no mimo wszystko chyba jest większa, jak... No ma zdecydowanie inny charakter w tym wypadku, ponieważ jest ten, kto pierwszy, ten lepszy, czyli wybieramy domki, wybieramy kartę. Znaczy ja jestem generalnie za autorem, generalnie czeskie wioski podobały mi się bardzo. No, trzy solidne tytuły tak naprawdę. Orleans, czeskie wioski, Altiplano. W moim wypadku to nie jest wybór gry, tylko wybór autora. Zaproponował zupełnie, mechanika taka sama, moim zdaniem dwie różne gry. Równie dobrze mi się gra w jedną, jak i w drugą, także jeżeli, no już niedługo, bo to w marcu, tak, ma pojawić się polska edycja, jeżeli nie mieliście jeszcze na celowniku w ogóle żadnych z tych gier, no to tak naprawdę to pozostawiamy Wam wybór, czy klimat średniowieczny, czy Ameryka Południowa, czy bardziej klarowne zasady, czy troszeczkę więcej decyzji. Czy mniej losowości, czy może jednak chcecie ten przejrzystość tych zasad. Musicie sami zweryfikować. Moim zdaniem zweryfikujcie obydwie gry i podejmijcie decyzję, bo te gry nie są jednoznaczne. Ciężko są warte, tak. Warte waszej uwagi. Tak jest. No, tutaj na pewno zdecydowanie w stosunku do tej edycji, ja mam edycję DLP, no, cena będzie atrakcyjniejsza, będzie dużo tańsza i wydaje mi się, że jeżeli jakość będzie taka sama, no to naprawdę gra zdecydowanie jest warta swojej ceny i dostaniecie dobry produkt, grywalny produkt, który na pewno będzie Was cieszył przez długie miesiące, a wydaje mi się, że ten autor jest znany, jeżeli na Orleans pojawiły się nowe dodatki, myślę, że przy sukcesie, no bo można powiedzieć, że gra została zauważona, Altiplano na pewno pojawią się jakieś nowe dodatkowe, nie wiem, budynki chociażby, nie, to nie są budynki, przepraszam, rozszerzenia, czyli te, tam, nie wiem jak to tam nazwać. No pewnie dodatki, możemy się czekiwać dodatków. Mogą być dodatkowe karty, mogą być dodatkowe rzeczy, więc w tym momencie dodatkowe lokacje, które nam będą dawały pewne rzeczy. Modularność gry jest dosyć duża. Tutaj w tym wypadku mamy sporo. Także polecamy. Polecamy, sprawdźcie, zweryfikujcie, zagrajcie. Najlepiej zagrać to wcześniej, bo jednak to jest dosyć specyficzne. Zagrać zdecydowanie i chociaż jak lubicie alpaki, to w ciemno. No a dla miłośników alpak polecamy dwukrotnie. I to nie są lamy. Mieliśmy znawcę, który porównywał lamę z alpaką, to nie są te same zwierzęta. Słuchajcie, tyle jeżeli chodzi o grę o alpakach. Czyli Altiplano. Altiplano, dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Piszcie przede wszystkim, że taka forma Wam odpowiada, żeby nie mówić szczegółowo o zasadach, mówić tak dobitnie o zawartości, o mechanice. Oczywiście lajkujcie, piszcie, nie wiem, Maciek komentujcie. Maciek jest dyspozycyjny, może 24 godziny na dobę odpisywać Wam. Też. Odpisywać Wam na wszystkie wątpliwości, pytania, więc no, dziękujemy Wam bardzo. Oczywiście materiał przygotował dla Was Maciej Gawlik, Marek Maras-Wysocki. Dziękujemy Wam bardzo. Planszolandia, gry planszowe na wideo. No i widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Najlepszego.